I teraz chcę powiedzieć moje świadectwo nawrócenia. Ja urodziłam się w Starachowicach, w takim pięknym mieście, które po prostu dookoła są góry świętokrzyskie. I chcę wam powiedzieć, że wychowywałam się w rodzinie katolickiej. To znaczy mama była katoliczką, chodziła do kościoła, natomiast ojciec nie chciał chodzić do kościoła. I miał problemy z alkoholem. To był czas komunizmu, więc ja nie mogę narzekać, że nam czegoś brakowało w życiu, ponieważ mój ojciec był stolarzem, miał zakład stolarski. I wiadomo, że wtedy budowano dużo domów i zawsze te pieniądze miał. Niestety miał też na wódkę. I w moim domu tak naprawdę nie było takiego spokoju. Przychodzili często goście, często był alkohol. I mimo, że ja chodziłam do kościoła katolickiego, wierzyłam, że Bóg jest, ale ja nie doświadczyłam tam Boga. Chodziłam do spowiedzi, chodziłam do komunii, chodziłam co niedzielę, ale im bardziej dorastałam do wieku 16 lat, tym bardziej wiedziałam, że nic się w moim życiu nie zmienia. Wprost przeciwnie, jest jeszcze gorzej, więc byłam dzieckiem bardzo pyskatym, aroganckim. Często miałam depresję, myśli samobójcze. Mamie ciągle mówiłam, po co właściwie to mnie urodziłaś? Po co ja mam być na tym świecie, tak? I moja mama nie potrafiła mi na to odpowiedzieć, a to raniło jej też bardzo serce. Ja wiem, że rodzice mnie na jakiś tam swój sposób kochali, ale ja byłam takim najbardziej problemowym dzieckiem, to znaczy mówiłam, co myślę i nie miałam żadnej pokory, tak? I zaczął się wtedy czas takich oaz katolickich, ja wyjechałam na jedną z nich, ale tam też się nic nie zmieniło. I cudem dostaliśmy do domu książkę, która się nazywała Najszczęśliwsi na świecie Demosa Szakarina. I to jest, to są świadectwa, kiedy on się modlił o zwierzęta, o ludzi, zakładał biznes. Po prostu Bóg był z nim. I ja wtedy mówię, Boże, jeżeli są tacy ludzie tutaj w Polsce, to ja chcę ich poznać. I druga książka to była o dziewczynie, która poznała, która modliła się o wierzącego męża. I tą książkę też przeczytałam i pomodliłam się, mówię, Boże, daj mi wierzącego męża. I słuchajcie, w wieku 19 lat ja miałam już tak serdecznie dosyć tego domu, że wyprowadziłam się do Warszawy, przyjechałam tutaj do szkoły położniczej i moje życie dalej, no z tego co pamiętam, to słuchajcie, nic dobrego nie było, tak? Bo ja wtedy bardzo dużo paliłam, chodziłam na dyskoteki, właściwie także rzadko kiedy chodziłam nawet do tego kościoła katolickiego. I miałam problemy, strasznie mnie bolały wtedy, pamiętam, nogi, bo ja w dzieciństwie bardzo dużo chorowałam, więc ciągle anginy, ciągle jakieś tam wypadki, ciągle jakieś tam zatrucia, więc mój stan fizyczny nie był dobry. I moja koleżanka z klasy zaprosiła mnie na Nicky Cruza. Do Polski przyjechał wtedy Nicky Cruz, David Wilkerson. Nicky Cruz to taki człowiek pokroju Artura, który był w gangu nowojorskim. I kiedy on przyjechał i mówił swoje świadectwo, to było ponad 1000 osób w hali takiej. I ja mówię, jestem tak w duchu mówiłam, jeżeli Bóg jego zmienił, to może mnie też zmienić. I wtedy zaprosiłam Jezusa do swojego serca. Ale po tym czasie dalej się nic nie zmieniło. Nikt do mnie nie podszedł na tej ewangelizacji, nikt mnie do żadnego zboru, słuchajcie, nie zaprosił. Zresztą wtedy był tylko jeden zielonoświątkowy zbór. Nie było charyzmatycznych zborów. I dopiero po pół roku
Ja poznałam mojego męża, który mi zaczął mówić o Jezusie, zaczął mi mówić, jak jest napisane w Biblii, na co się wtedy odezwał ten duch religijny taki we mnie i mówię, no to ja ci udowodnię, że nie masz racji, wzięłam Biblię, żeby mu udowodnić, że nie ma racji, a się okazało, że po prostu Duch Święty mnie tak przekonywał, że on miał rację. I zaczęliśmy chodzić tak, ja jeszcze wam tak, wiecie, do kościoła katolickiego, później do zielonoświątkowego, aż któregoś dnia posłuchałam kazania księdza, który mówił o Duchu Świętym. Ja mówię, no on mówi o Duchu Świętym tak, jakby był nieboszczykiem. I powiedziałam sobie, nigdy więcej już tam nie pójdę. I Bóg zaczął, słuchajcie, zaczęliśmy chodzić do zboru, na grupę modlitewną, tam jeździła taka siostra do Korei. Ona wiedziała, że w Korei jest przebudzenie, więc to, co się tam nauczyła, to i nam przekazywała, więc zaczęliśmy się modlić o przebudzenie w Polsce, zaczęliśmy się wychodzić na ulicę, do więzienia, do domów dziecka. Zaczęli się ludzie nawracać i ja wtedy mieszkałam w hotelu dla pielęgniarek, więc też grupy były u nas. I co dalej? I słuchajcie, no kiedy się pobraliśmy, urodziło nam się jedno dziecko. Powiem tak, w zborze nie było jakiegoś tam nauczania na temat uzdrowienia. My nie mieliśmy fundamentu takiego, natomiast od czasu do czasu modliliśmy się o jakieś tam uzdrowienia. I kiedy ja zaszłam w ciąży z pierwszym dzieckiem, okazało się, że ma jakieś problemy z nerkami. I jak się urodził, to na USG wyszło, że już jest wszystko ok. Także tak doświadczaliśmy po kolei cudów. Później urodziło się, byłam w ciąży z drugim dzieckiem, właśnie z Nelą, tą, która miała wypadek. I ja dostałam strasznego krwotoku podczas porodu. W tym szpitalu, w którym pracowałam. I mój mąż, tak Duch Święty pokierował, że on zadzwonił w trakcie, kiedy ja umierałam. W trakcie zadzwonił do szpitala, kiedy ja umierałam. I moja przyjaciółka wtedy mu powiedziała, że ja umieram. On przyszedł do domu, położył się tak krzyżem na podłodze i modlił się. Ja, wiecie co, ja pamiętam tylko taki... ja wyszłam wtedy z ciała, widziałam, że po prostu jestem poza ciałem, tylko nie wiedziałam, czy ja urodziłam, czy ja żyję, czy ja umarłam, ale mówię, Jezusa nie widzę, no to chyba jeszcze nie umarłam. I był taki zjazd do ciała, słuchajcie, taki z prędkością światła. I otworzyłam oczy, pytam się lekarza, on mówi, no to zobacz, a tam no po prostu kałuże krwi, tak? Bo i na dodatek jeszcze nie mieli dla mnie krwi, żeby mi podać. Nie będę opowiadała szczegółów, bo tam różne rzeczy próbowali robić. I później urodziły nam się bliźniaki. No i ja, słuchajcie, to też Pan Bóg wysłuchał taką modlitwę, że ja się bałam po prostu rodzić te bliźniaki. Mówię, no jak przy dwójce miałam krwotok, no to przy bliźniakach mogę nie przeżyć po prostu. I Bóg do nas przyprowadził naszego znajomego ze swoją narzeczoną, która się okazało, że jest położną na Żelaznej. I tam pracował mój profesor ze szkoły. I mówi, Bata, tam nie ma problemu. Zaprosił mnie, mówi, ja ci zrobię cięcie cesarskie i będzie wszystko ok. I tak się stało. Ale nasz syn złapał jakąś bakterię i znowu nam po prostu umierał. Więc znowu był bój o jego życie. I przeżył. Ale kiedy miał 4 lata, miał astmę. Miał astmę i wtedy do Polski takich emerytowani metodyści przyjechali pastorzy. Oni się modlili o uzdrowienia. Modlili się, bojowali o żonę jednego z tych pastorów 2 lata, ponieważ ona była
miała stwardnienie rozszerzone. Po 2 latach ta choroba ustąpiła. I ja poszłam wtedy na tą modlitwę razem z Joachimem. I po tej modlitwie ja na wiarę mu odstawiłam po prostu leki. On miał takie astmatyczne leki do oddychania, jakieś tam tabletki. Po 3 miesiącach poszłam do Centrum Zdrowia Dziecka i lekarka potwierdziła, że nic nie ma. Dlaczego wam to mówię? Dlatego, że kiedy oni się modlili o tego mojego syna, pomodlili się też o mnie. I pomodlili się taką modlitwą, żebym ja miała pierwszą miłość do Pana. I powiem wam tak, że to było troszeczkę tak jak uderzenie w twarz, ponieważ ja byłam dosyć zaangażowaną osobą w różne szkółki niedzielne, ewangelizacje, społeczności. I ja mówię, o co chodzi po prostu. I z Boże był taki zwyczaj rozdawania wersetów biblijnych. I wziąłem taki werset, który był błogosławieni czystego serca, bo oni będą oglądać Boga. I przyszło takie mocne przekonanie od Ducha Świętego, że ja to serce mam brudne, że ja po prostu jego nie mogę widzieć. I ja zaczęłam się modlić po prostu, żeby Bóg to moje serce zmienił. I wtedy bardzo mocno przyszedł Duch Święty do mnie. On mi pokazał po prostu fragmenty z mojego życia, gdzie pokazał, że jeżeli ja kradnę, jeżeli chociaż raz ukradłam, to jestem złodziejem. To nie jest taki sobie tam grzeszek, z którego można się wyspowiadać. Jeżeli ja kłamię, to jestem kłamcą. A jeżeli ja mówię złe słowa przeciwko komuś, zabijam kogoś swoim językiem, to jestem mordercą. I to przyszło bardzo mocno. Tak mocno, że ja po prostu, słuchajcie, pokutowałam przed Bogiem, wysyłałam listy, przepraszałam ludzi, dzwoniłam. I ja wiedziałam, że jestem po prostu, że Jezus umarł za moje grzechy. Bo Duch Święty, ja nie pamiętam takich, wiecie, podstaw nauczeń, żeby były w zborach wtedy. Dopiero takie podstawowe nauczania wyszły, kiedy Derga Prince'a kasety się pojawiły. Ale tak mocno Duch Święty przyszedł, że On po prostu mi pokazywał, za co Jezus umarł na krzyżu. Za jaki grzech. I nic wtedy się dla mnie nie liczyło, ani mąż, ani dzieci. Ja po prostu spędzałam tam, co musiałam zrobić, to zrobiłam w domu. Ale ja spędzałam cały czas w obecności Ducha Świętego. I cały czas, i On po prostu pokazał, że to moje serce do niczego się nie nadaje, że ja muszę mieć nowe serce. Ponieważ ten stary człowiek, on po prostu jest zepsuty, a jego się nie da naprawić. I tak mocno Duch Święty przyszedł, że my czuliśmy w domu Jego obecność. Czuły dzieci, czuł mąż. Dzieci miały różne sny, wizje od Boga. I zaczęli przychodzić do nas ludzie. I w momencie, kiedy przychodzili do nas do domu, to albo ktoś musiał, albo ktoś pokutował, albo ktoś wymiotował wiecie, w łazience, bo był uwalniany, bo my w tym czasie też byliśmy uwalniani. Bo ja zobaczyłam coś takiego, że ja owszem przyjąłam Jezusa, ale ja nie byłam uwolniona. We mnie to wszystko się tam kotłowało. Jak ja zaczęłam czytać wersety o krwi, to po prostu aż we mnie tam wszystko się burzyło w środku. Dlaczego to mówię? Dlatego, że ja wiem, że można przyjąć Jezusa, można płakać na ewangelizacjach, a można Go w ogóle nie znać. I to spotkanie było bardzo osobiste. Ja wiedziałam, że Jezus jest, że Duch Święty mi Go po prostu pokazywał. Później
był jeszcze taki czas, kiedy po prostu ja go widziałam w duchu, powiedziałam Jezusa. I obecność Ducha Świętego była tak mocna, że jak wychodziłam nawet na ulicę, wychodziliśmy na ewangelizację, to jest tak, jakby człowiek był w takim balonie. Po prostu Duch Święty otacza ze wszystkich stron i nikt ci nie może nic zrobić, bo jego obecność jest tak silna. Na dodatek jeszcze w tym zborze, w którym byliśmy, nie wszyscy byli otwarci na działanie Ducha Świętego. Więc niektórzy się jakby obudzili z takiego snu, zaczęli po prostu mieć społeczność z Jezusem, a inni byli przeciwni. I także właściwie tak nam zabroniono i modlić się z Boże o uzdrowienia. I nawet kazania były takie, że ja czułam jakby takie sztylety, mi ktoś bijał. I ja mówię: Panie Jezu, ja po prostu nie chcę już być w tym zborze, tak? Ja czułam, że po prostu za chwilę będę jeszcze bardziej podziurawiona. I nie odeszliśmy, później trafiliśmy do jeszcze innego zboru. To był taki czas trudny też dla nas. I co się stało, słuchajcie, z tej niesamowitej obecności Boga ja zaczęłam letnieć. Ja zaczęłam po prostu letnieć i też stronić od chrześcijan. Stronić od chrześcijan, bardziej zamykać się tak sama w sobie. I do któregoś momentu, były jeszcze jakieś tam, że był czas taki, kiedy ja ewangelizowałam ludzi, a później przestałam. I przyjechała taka prorokini i ona mówi do mnie takie słowo, powiedziała, że mówi: Ty jesteś jak taka skorupa kokosa, że mówi, z wierzchu masz tą skorupę, taką twardą, a w środku jest ten miąższ, który ludzie mogliby jeść, bo to, co masz, to tym się inni nagarmią. Ale ja nie wiedziałam, co to jest, tak? Nie. Do momentu, kiedy Bóg nas pokierował tu do zboru i pastor wygonił ze mnie demona odrzucenia, który bardzo mocno mnie tak otoczył. No i właśnie tak trafiliśmy tutaj do zboru, gdzie po prostu podczas uwielbienia ja czułam, jak po prostu jestem uwalniana z wielu rzeczy. Ja czułam, jak z demona alergii. Tutaj ostatnio modliłam się też, żeby Bóg mnie uzdrowił z zatok, co Sandra miała słowo wiedzy. I też tak się stało. Dlaczego wam to mówię? Dlatego, że jak się cofnęłam te prawie 30 lat do tyłu, to ja zobaczyłam, że Bóg był zawsze wierny. Bóg zawsze był przy mnie, chronił mnie, że mnie się nic złego nie stało. Tylko, że ja go osobiście nie znałam. I powiedział mi taką jedną rzecz, że po prostu we mnie nie było głodu jego. I dlatego ja zaczęłam po prostu się cofać. I to, co teraz ja odczuwam, to powiem, że ja czuję z powrotem ten głód Boży, ta obecność z powrotem wraca Boża i ja wiem, że On jest ze mną. I On był zawsze ze mną, tylko wiecie, można być z kimś, ale nie być świadomym, że On cały czas jest. I ja dziękuję Bogu, że po prostu nas tutaj przyprowadził, bo to jest nowy czas, który się zaczyna teraz dla nas. Amen, przyjaciele. Ja chciałem, żeby Beata o tym powiedziała, ponieważ to jest też taka... O, już mówi to mi. Znaczy ten mikrofon już działa. Ponieważ, wiecie,
To jest ciekawe zagadnienie, bo ja proszę różnych ludzi, żeby składali świadectwa. I chcę, żebyście zobaczyli pewne zjawisko, że ona opowiedziała o różnych zajściach w ich życiu. Różnych zajściach. Ja kiedyś powiem wam, co mi Duch Święty pokazał na temat Nowego Narodzenia, ale Nowe Narodzenie, ono jest składową pewnych elementów. I oddanie życia Jezusowi, tak? Ono może być, ono jest jednorazowe. Natomiast ono musi w sobie zawierać te elementy. Kiedy ona nie zawiera w sobie pewnych elementów, tak? To nie jest oddanie życia Jezusowi. I tutaj widzicie bardzo ciekawe zjawiska, kiedy ona mówi o różnych etapach, w których ona się znalazła. I etapie, w którym zostaje przekonana o grzechu w jej życiu na przykład. Ja często słyszę różnych ludzi, rozmawiam z mnóstwem ludzi i dla mnie zadziwiającą rzeczą jest to, jak ludzie twierdzą, że spotkali Jezusa, a grzech dla nich w ogóle nie stanowi problemu. To jest dla mnie takie ciekawe zagadnienie w ogóle, takie, nie wiem, do czego go mam przypiąć w ogóle, wiecie? To nie ma problemu, przybym do Jezusa, wiesz, nie? Ale to tak do końca nie jest, nie? Przyjście do Jezusa ma pewne elementy w sobie. To nie jest wypowiedzenie formułki w imieniu, że Ojcze oddaje swoje życie Jezusowi. Wiecie, o co chodzi? Takich ludzi jest masa na świecie, która to zrobiła, tak? To człowieku w Warszawie, to człowieku 90% bezdomnych oddał życie Jezusowi. Wiecie? 90% ich tam. Jedna bułka, jedno oddanie życia Jezusowi. Jedna zupa, jedno oddanie życia Jezusowi. To nie jest problem. Wychodzimy z garem zupy, 80% ciebie mamy zup, 80% osób odda życie Jezusowi. Ja o to zadbam. Rozumiecie? Tylko to jest fikcja literacka, wiecie? To fikcja jest. Poproszę jeszcze Michała. Chodź, Michał, bardzo.